Duży worek zioła. Zdecydowanie Chillwago, zdecydowanie Chillwago. Yo, siemano, witam serdecznie wszystkich raperów i producentów z tej strony Baxonbeats. Witam was na kanale Baxonbeats Cooking. W dzisiejszym odcinku, tak jest, ugotujemy beat w stylu Chillwagonu. Ej yo, znalazłem sobie zajebisty sample na Loopermanie. Także zapraszam was, myślę, że to będzie po prostu mocny trap. Ej, dobra, posłuchajmy sobie sampla, podzielę go na dwie części. Yo, dobra jest. Fajny sampelek. Ustawmy sobie teraz tutaj jakiś pattern i zacznijmy może od jakichś hi-hatów. Tak myślę zdecydowanie. Pójdziemy pierw po jakieś hi-haty. Myślę o jakimś prostym hi-hacie, aczkolwiek czymś mocniejszym, czymś wyraźnym, żeby to było po prostu trapowe. Chillwagon to jest zdecydowany trap pełną gębą. Także yo. Polećmy z tym. Myślę, że jakieś role na pewno się tu powinny znaleźć. Może zacznijmy od początku. Kopiujemy sobie tutaj ten pattern, który mamy. I tutaj na końcu myślę, że zrobimy takie dwa hi-hety. Pójdziemy w klap. Ten flat, nie? Ten flat robi klimat solidny. Korzystajmy sobie z tego drum kita Big Heada, bo myślę, że on tutaj fajnie będzie pasował. Weźmy może ten snare i zaprezentujmy go w tym miejscu, wtedy nam ładnie się to rozpyka na dwa snare. Zobaczmy, jak to będzie brzmiało. Ej. Tylko zdecydowanie ciszej. No i panowie i panie.
musimy zrobić na słuch, bo prawdopodobnie ziomuś podał zły klucz. No, Permanie, to się zdarza, ale to nic, jedziemy do przodu. Optimus Prime, wiesz o co chodzi, to nie żart. Jak tutaj wystawiam cztery kart, cztery karty, Bakson to jest grzechu warty. Wiesz o co chodzi, ziomek, tutaj bronię tego, jakbym bronił Sparty. Ja tutaj jestem też uparty, znak baran, ej, wchodzę tu jak taran. Bang, Ej, yo, dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. To był beat w stylu Chill Wagonu, czyli szybki, mocny trappen. Wiemy o co chodzi, to jest trap, to jest trap, to jest trap. Elo!